drogie siostry, drodzy bracia, bardzo się cieszymy, że możemy tutaj z Wami przeżywać te rekolekcje wielkopostne mimo tego trudnego czasu, który już od roku trwa. Że możemy się tutaj spotkać, razem się modlić. My razem z Wami, ale też, że my dwaj razem. Jesteśmy dominikanami, to jest taki zakon, dla którego bardzo ważna jest wspólnota. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjechać we dwóch i też w taki dość nietypowy sposób te nauki rekolekcyjne głosić też we dwóch, w taki dialogowany sposób. Rekolekcje. Że warto na sam początek zastanowić się, czym one w ogóle są i do czego one służą, żebyśmy też mieli jakąś wskazówkę, jak je przeżyć. Samo słowo oznacza coś w rodzaju zebrać ponownie, czyli może pozbierać się, poskładać. Może tak być, że czujemy, że nasze życie jest jakoś pokawałkowane, że mamy różne role społeczne. Pamiętam, uczono mnie tego w szkole, że mamy różne role społeczne i w każdej się inaczej zachowujemy. I możemy czuć się czasem tym pogubieni, że właśnie różnie się musimy zachowywać. Mamy różnorakie emocje, uczucia. Nie wiemy, co jest w naszym życiu najważniejsze. Rekolekcje mogą być takim momentem, kiedy właśnie próbujemy na nowo odnaleźć to, co jest najważniejsze. Na nowo nadać jakiś kierunek, sens, kształt naszemu życiu. Jak może słyszeliście, bo na przykład na parafialnym YouTubie pojawił się taki filmik z zapowiedzią. Tytuł tych rekolekcji to Miłość jest najważniejsza. Bo tak nas uczy Ewangelia, tak nas uczy chrześcijaństwo, że Bóg jest miłością. Zatem, kiedy chcemy w tego Boga wierzyć, za Nim podążać, to faktycznie miłość jest tą najważniejszą sprawą naszego życia. Te zdanie miłość jest najważniejsza, to zdanie pochodzi z listu świętego Pawła. Ale myślę, prawie każdy mógłby się pod tym podpisać. Bo miłość jest takim bardzo modnym tematem. Słowo bardzo często się pojawia. Chociaż jest bardzo różnie rozumiane, w bardzo różnych kontekstach. Jak się uczymy, dużo jest w młodzieży, więc uczymy się w szkole. No to często przerabiamy różne lektury, w których widzimy różne obrazy miłości. Kiedy oglądamy współczesne filmy, kiedy słuchamy muzyki, też to tematy miłości się pojawiają. Zwykle w tej współczesnej kulturze słyszymy dużo o miłości, która jest czymś, co się doświadcza, co jest takim zmysłowym, namiętnym przeżyciem. Jest też często, tak jak rozmawiam z ludźmi, zauważyłem, jest takie przekonanie, że miłość powinna się zapalić i już będzie trwać, że prawdziwa miłość to jest tylko wtedy, jeśli ona nie zgaśnie, będzie trwała cały czas. Z drugiej strony możemy się zmierzyć z takim przekonaniem, że to jest wszystko naiwność, że miłość nie istnieje, że się nie da, że bardzo prędzej czy później ktoś nas zrani, że miłości należy się bać, lepiej się nie angażować. Więc jak to z tą miłością jest? To wszystko może być jakoś prawdą. Faktycznie miłość jakoś powinno się czuć. Źle by było, gdyby w miłości w ogóle żadnych uczuć nie było. Prawdą jest, że w tym świecie, takim jak on wygląda, miłość nieraz spowoduje w nas jakiś ból. Ale jaki ta miłość powinna mieć kształt? Jak ją poskładać w całość? Tu drogę pokazuje nam Pan Bóg i znajdujemy też w dzisiejszej liturgii wskazówki. W takiej modlitwie, która była przed czytaniami, usłyszeliśmy coś takiego. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna,
Panie Boże, zobowiązujemy się kochać. Panie Boże, miłość jest dla nas najważniejsza. Prosimy Go, bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy słabi, że właśnie często boimy się miłości. Często w sposób uzasadniony, bo byliśmy zranieni albo wiemy, że nie mamy siły. Po pierwsze, o miłość trzeba prosić i się modlić. To jest najważniejsze, co chodzi w rekolekcjach. Ważniejsze niż to, co my mówimy, jest to, żeby się po prostu otworzyć na Pana Boga i do Niego modlić. Przede wszystkim do modlitwy w czasie tych rekolekcji zachęcamy. I razem z Wami za Was też się modlimy. Dalej usłyszymy, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, czyli Pana Jezusa. To właśnie miłość, możemy słyszeć różne rzeczy, mieć różne uczucia, różne intuicje. Ale Bóg nie zostawił nas tylko z jakąś grupą wskazówek, zestawem 7 porad, jak kochać, ale On stał się człowiekiem. I właśnie to życie Jezusa Chrystusa, ta Jego nauka, którą On zostawił w Ewangelii, On sam, który do nas przychodzi w Eucharystii, są dla nas najlepszą nauką, jak kochać. To jest konkret. Przykład Jezusa Chrystusa. Na Niego patrzmy, żeby się uczyć, w jaki sposób kochać. Jak chcemy tak coś opisać, nazwać, to dzisiejsza liturgia przedstawia nam takie dwa powiązane ze sobą motywy. Abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Oddał życie za zbawienie świata. Z jednej strony liturgia dzisiaj przypomina nam o krzyżu, o wyrzeczeniu. O tym, że ta miłość, do której nas Pan Jezus zaprasza, którą sam sobą pokazał, zawiera w sobie jakieś wyrzeczenie. Wymaga od nas, żebyśmy o sobie zapominali, żebyśmy wychodzili poza siebie, jakoś się poświęcali. Ale nie chodzi o to, że chrześcijaństwo propaguje to, żeby nas bolało. Nie chodzi nam po prostu o to, żeby cierpieć, wcale nie. Ale że celem jest zbawienie świata, czy może bardziej do nas przemówi sformułowanie Pana Jezusa z Ewangelii. A jak zostanę na ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Przyciągnę wszystkich do siebie. Pan Jezus dlatego cierpiał, że to była droga, żeby być blisko każdego człowieka. On każdego człowieka kocha. Miłość to jest właśnie nie zamykanie się w sobie, ale bycie dla innych, otaczanie ich miłością. Sprawianie, żeby czuli się wartościowi, żeby każdy usłyszał dobrze, że jesteś, chcę być przy Tobie. W takim czasie bycia nastolatkiem, wchodzenia powoli w dorosłe życie, temat miłości to chyba jeden z takich najbardziej ciekawych tematów. Taki pierwszy czas, pierwszych zauroczeń, zakochań, pierwszych związków. I przed Panem stoi piękne życie, które możecie pięknie zagospodarować i do którego zostaniecie powołani na bardzo różnych drogach. Wielu z Was właśnie z pewnością w przyszłości założy rodziny. Wielu z Was będzie być może zaproszone też do drogi oddania Panu Bogu, może w naszym zakonie, może w innym, może w kapłaństwie, czy też do jakiejś pracy charytatywnej, gdzie też będą całe swoje serce włożyć dla innego. I właśnie na każdej z tych dróg nie będziemy prawdziwie umieli kochać, jeżeli nie nauczymy się takiej umiejętności tracenia siebie, poddawania siebie, rezygnowania z tego, co tylko dotyczy mnie, mojej wygody. I każdy prawdziwy, dobry związek będzie mógł być tylko wtedy zbudowany, jeżeli coraz bardziej będziemy rezygnować tam z takiego egoizmu, z koncentracji na sobie. I o tym powiedzieli nam nasi rodzice, gdybyśmy ich zapytali, jaki jest przepis, sekret na dobre małżeństwo, dobry związek. Z pewnością też by powiedzieli, że miłość to już nie jest ten tylki brzuch, to nie tylko taka romantyczność, ale coś, co buduje naszą trwałość, wierność przez codzienne, konkretne, małe rzeczy, gesty, takie zwyczajne, gdzie nie zawsze jest to coś spektakularnego, ale gdzie budujemy zaufanie sobie nawzajem przez to, że jesteśmy dla siebie, że czasem musimy poświęcić swój czas,
rezygnujemy ze swoich zainteresowań czy jakichś planów, kiedy potrzebuje tego czasu chociażby dziecko, kiedy potrzebuje tego czasu żona, mąż. I dlatego chcemy z tej dzisiejszej Ewangelii taką lekcję wynieść, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, ale na pewno chcemy umieć kochać, chcemy być dobrym przyjacielem, dobrą dziewczyną, chłopakiem, mężem, ojcem. Chcemy wynieść tą lekcję, o której mówi właśnie Pan Jezus, że jeżeli to ziarno najpierw nie pomrze, to zostanie tylko samo, jedno. Ale jeżeli pomrze, to będzie mógł przynieść plon obfity. I to jest niezwykłe, też czasami widzimy na ulicy takie pary starszych osób, babcie i dziadek, jakbyśmy powiedzieli, 80 lat, gdzieś tam przy laseczce, lepo sobie idą do przodu, krok po kroku, ale trzymają się za rękę, ale wszystkim dają taki dobry świadectwo, że można zbudować piękny związek, na którym z pewnością było mnóstwo różnych wyrzeczeń, różnych momentów, kiedy musieli powiedzieć, dobrze, chcę być dla Ciebie, oddaję siebie dla Ciebie, powierzam się w Twoje ręce. I takiej miłości właśnie uczy nas Pan Jezus z krzyża, takiego sposobu miłości, wierzę, że prawdziwej, autentycznej, która może nie będzie popularna właśnie poza murami tej świątyni, która nie będzie tak łatwo się jakoś może sprzedawała w filmach, w kulturze, ale która tylko ona może doprowadzić do takiego pełnego szczęścia i spełnienia. Ta umiejętność dania siebie drugiemu. I możemy gdzieś tak popatrzeć, może zrobić sobie taki mały rachunek sumienia właśnie, jaki jestem do moich bliskich, do moich kolegów w klasie, koleżanek, do moich przyjaciół, na ile one rzeczywiście mogą liczyć zawsze na mnie w każdej porze, kiedy zadzwonię nawet w środku nocy, na ile potrafię zrezygnować z siebie, swoich pasji, jeżeli prosi mnie o to moja dziewczyna, chłopak, czy też mąż, żona. I czy potrafię tak świadomie się tego podjąć i zobaczyć, że to może sprawić ogromną radość, ogromną frajdę, kiedy zobaczę na tej twarzy drugiej osoby radość z bycia oddalowanym tym, czego dziś najbardziej ta osoba potrzebowała. Kiedy właśnie tak się zastanawiamy, w jaki sposób można pomóc drugiej osobie, czego ten ktoś może potrzebować, dla mnie było odkryciem, często słyszałem nie słowa, ale czyny. Jest w tym dużo mądrości, że jeśli tylko mówię komuś, że kocham, ale nic nie robię, to coś tutaj źle działa. Ale takim dużym dla mnie odkryciem, tego mnie zakon nauczył, było to, że czasem słowa też są bardzo trudne, a jednocześnie praktycznie zawsze tak już tego z nas występne. Można się zastanowić, czy przypadkiem, kiedy ostatnio powiedziałem tym bliskim dla mnie osobom, szczególnie mojej rodzinie, moim przyjaciołom, że mogą na mnie liczyć, że są dla mnie ważni, że zrobili coś dobrze. To dla mnie zaskakujące, zdarzyło mi się niedawno powiedzieć komuś bardzo chorym, kto jednocześnie walczy o to, żeby swoje powołanie wypełniać, żeby jednocześnie studiuje i zalicza te wszystkie egzaminy. Powiedziałem, słuchaj, jestem z Ciebie dumny. I usłyszałem odpowiedzi, niesamowite, nikt mi tego od dawna nie powiedział. To jest takie proste, powiedzieć komuś, że się jest z niego dumnym, że się cieszę, że istniejesz, dobrze sobie radzisz, jesteś dobrym człowiekiem. Prosty gest miłości, który nawet dużo kosztuje, bo często może pociągać ze sobą to, że muszę się otworzyć, pokazać, że ta druga osoba jest dla mnie ważna, skoro się z niej cieszę, skoro jestem z kogoś dumny, to jest ważne w moim życiu. Więc słowa czasem mogą być też dużym wysiłkiem, ale jednocześnie bardzo ważne, żeby tą relację zbudować. I tak jak ojciec Łukasz powiedział, budowanie takiej relacji daje dużo radości. No właśnie, mówimy o relacjach, mówimy o kochaniu, to jest ta druga strona. Jest kwestia samotności. Samotność czasem jest dobra, potrzebujemy czasu, żeby odpocząć, żeby się pomodlić, żeby nabrać sił, żeby się zastanowić. Ale jest też taka zła samotność, której się boi, że będziemy sami w życiu, sami w domu. Niestety tak się czasem zdarza, że czasem ktoś zostaje w jakichś trudnych relacjach, w których jest krzywdzony, w których druga osoba sprawia mu krzywdę, mu jej krzywdę.
źle, ale zostaje, bo boi się być samym. Wbrew temu dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi coś o samotności, żeby zwrócić nam uwagę na czym prawdziwa samotność, taka najgorsza, której się najbardziej boimy, polega. On mówi, tak jak już to przywoływał ojciec Łukasz, jeśli ziarno pszenicy wpadł przy ziemię, nie umrze, zostanie samo jedno. Jeśli wpadł w ziemię, nie umrze, zostanie samotne. Najgorszy rodzaj samotności to jest właśnie zamknąć się na drugiego człowieka. Kręcić się tylko wokół własnej sprawy. Zajmować się tylko sobą. Może tego doświadczyliśmy od innych, może niestety sami to robimy innym. Że na przykład ktoś przychodzi do nas o pomoc, a my nagle nie mamy na nich czasu. Może próbujemy komuś się podzielić czymś, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie trudne, a ten ktoś w ogóle na to nie odpowiada, tylko opowiada o sobie. To wszystko są takie przykłady, kiedy ktoś, kto nawet może mieć ludzi wokół siebie, jest tak naprawdę samotny, bo zamknął się w swojej skorupie, zajmuje się tylko swoimi potrzebami. Nie można oczywiście w ogóle o sobie zapomnieć. Wiadomo, że myślę, trzeba się o siebie troszczyć. Ale można próbować, tak jak Pan Jezus, coraz przynajmniej część, albo coraz więcej swojej uwagi kierować na innych. I to jest trudne, ale też daje nadzieję. Bo niezależnie jak nam się życie potoczy, nawet gdybyśmy tak życiowo zostali sami, bez rodziny, to zawsze możemy przynajmniej uciec od tego najgorszego rodzaju samotności. Czyli możemy poszukać kogoś, naszego znajomego, przyjaciela, może sąsiadów, może kogoś z parafii, starszego, chorego, dziadka, babcie. To potrzebuje naszej pomocy. W dzisiejszych czasach to mogą być choćby ludzie na kwarantannie, izolacji. Prosta sytuacja, teraz prosta. Ale to się teraz zdarza coraz częściej, kiedy ktoś po prostu potrzebuje uwagi, żeby zrobić mu zakupy, pogadać. W ten sposób możemy wychodzić z tego naszego kręgu samotności, zwracać uwagę na innych i wydawać owoc i napełniać się prawdziwym życiem. Tak obiecuje nam Pan Jezus. I w tym czasie w szkole, w domu dużo czasu spędzać się ze swoją rodziną. To też nie jest łatwy temat. Jak to mówimy, często rodziny się nie wybiera. Tak samo w naszym zakonie my sobie nie wybieramy braci, z którymi mieszkamy i jesteśmy bardzo różni. Często trafi nam w klasztorze taki brat, z którym może być nigdy trudniej, trochę ciężko, bo funkcjonuje na swoich jakichś przyzwyczajeniach, takie, a nie inne cechy charakteru. I ja bardzo z tym się męczyłem, że nie mogłem zaakceptować tego brata. Potem był inny klasztor, to zaraz się pojawiał inny brat, który też mnie jakoś tam zawadzał gdzieś w środku, ale odkryłem, że gdyby nie takie wyzwania właśnie takich, byśmy nazwali może dla nas trudnych osób, to byśmy w tej miłości się nigdy nie rozwijali. Gdybyśmy wokół mieli samych ludzi, którzy by tylko nadawali tak jak my na tych samych falach i podzielali nasze różne poglądy, nasz sposób myślenia i zainteresowania, z którymi dobrze by się rozmawiało, no to kiedy byśmy mieli okazję przekraczać nasze ograniczenia, kiedy moglibyśmy rzeczywiście takiej miłości, jak Pan Jezus na krzyżu, oddającej siebie, nie szukającej tylko swojego dobra, kiedy moglibyśmy się tego nauczyć? Może taka osoba w naszym życiu jest też jakimś błogosławieństwem, gdzie możemy też jakoś przetestować tą naszą wiarę i umiejętność kochania. Może też ta osoba, którą jako znaliśmy, ale w jakimś czasie pokazuje swoje nowe jakieś oblicze, swoje nieznane jakieś wypady. Może to jest też okazja, żeby ją pokochać taką, jaka ona jest, jaka się akurat teraz prezentuje. Może to być piękne wyzwanie, żeby ją zaakceptować i przyjąć. I podobnie, taki czas nastoletni to jest trochę czas takiego forsowania się z rodzicami, testowania tych granic. Całkiem naturalne, szukanie jakiejś swojej tożsamości, indywidualnej drogi, ale też możemy próbować nawzajem szukać w sobie nie tylko tego, co nam zawadza, ale też tego, co mamy w sobie dobre i piękne, próbując jakoś wczuć się w tą drugą stronę, że ona chce naszego dobra, że to przecież się o nas troszczy, że nie chce nas krzywdzić i czasem tą opiekuńczość pokazuje w taki nieumiejętny sposób, ale tak naprawdę chce, żeby nic nam się nie stało. W tych różnych poprzeczkach, które są tak
płynące z Ewangelii, Pan Jezus nie zostawia nas samych. On nie mówi, że musicie to zrobić na mocy własnych sił ludzkich, często takich właśnie kruchych, słabych, że już tyle razy próbowaliśmy. Ale możemy też poboczyć się pod taką moc Jego wsparcia, Jego łaski, Jego pomocy. On nie zostawił nas samych i to, co rozpoczęło się na krzyżu, tam też dla nas wypływa się sakramentów. I jak mówi też prorok Jeremiasz, zapowiada, że w pewnej przyszłości będzie taki czas, kiedy odpuszczę im występki. Po grzechach ich nie będę już wspominał. To jest pierwsza dobra wiadomość. To, co nam się nie udaje, zawsze możemy zostawić, chociażby w spowiedzi. Zawsze możemy zacząć od początku. Zawsze jest jakaś szansa, nadzieja na naprawę jakiejś relacji, na przeproszenie, na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. A druga sprawa, zawsze podłączamy się do łaski uświęcającej, że teraz to nasze 100%, które wnosimy, spotyka się z błogosławieństwem Boga i może zostać pomnożone i może dokonać się cud. Tak jak w tej historii, kiedy Pan Jezus chce nakarmić ogromny tłum, a okazuje się, że mają tylko kilka chlebków i kilka rybek. Nie wystarczy, patrząc czysto po ludzku. Jest ryzyko, jak oddam, to ja będę głodny, reszta dostanie po okruszku. A tymczasem ten wkład to 100%, to niewiele, tego się wydawało. Kilka chlebków, jeśli spotyka się z błogosławieństwem Chrystusa, dokonuje się cud rozmnożenia. I ja będę syty, i druga osoba również nie będzie głodna. Może na tym właśnie polega ta miłość, że kiedy oddaję coś od siebie, tak naprawdę zyskuję. Tak naprawdę jeszcze bardziej mogę być szczęśliwy. I do takiej przemiany chcemy właśnie Was zachęcić i o to Boga poprosić.